drugim dniu powstania, 2 sierpnia 1944 roku, Adolf Hitler wydaje ministrowi spraw wewnętrznych III Rzeszy Heinrichowi Himmlerowi oraz szefowi sztabu naczelnego dowództwa wojsk lądowych, generałowi Heinzowi Guderianowi, ustny rozkaz równania Warszawy z ziemią i wymordowania wszystkich jej mieszkańców. 2 października po 63 dniach heroicznej walki warszawskie powstanie upada. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy ludności cywilnej. 9 października Himmler nakazuje kompletne zniszczenie miasta z oszczędzeniem jedynie budynków technicznych i linii kolejowych niezbędnych dla transportu Wehrmachtu. Przez kolejne 3,5 miesiąca specjalne oddziały SS rabują domy, zakłady przemysłowe i budynki użyteczności publicznej, a następnie palą i wysadzają dom po domu, kwartał po kwartale. Jeszcze przed wybuchem powstania Armia Krajowa wywozi z Warszawy naukowców pracujących wcześniej przy broni V. Zespół profesora Groszkowskiego przenosi się do położonego na zachód od Warszawy Płocka i tam bada pozyskane tajemnicze urządzenie. Niestety na ślad skradzionego aparatu trafiają agenci Służby Bezpieczeństwa. Słyszał pan o Arturze Kornie? Zdaje się niemiecki władca. Widzi pan, to jest Korn. Niemiecki fizyk wynalazca i pionier transmisji obrazu. W 22 przesłał zdjęcie drogą radiową z Europy do Ameryki. A w tym urządzeniu jest lampa z oznaczeniem Korn. To chyba nie przypadek. Nie, na pewno nie. Czy to znaczy, że ten aparat potrafi przesyłać obrazy drogą radiową? Raczej odbierać. Zaraz go uruchomimy i się okaże. Jeszcze tylko antena. Trzeba to wzmocnić. Musimy improwizować, kolego. Pan to włoży na głowę. Pan ten napędzawa to sobie zamawia. No tak, powinno się udać. Panie kolego, do odważy świat należy. Coś widzę. Jakiś korytarz pod ziemią. Trochę zamazany, ale jest wyraźny obraz. To pod ziemią. Widać jakieś instalacje. O, znika obraz. Lepiej? Thank you.
silnika. To niemożliwe. Obraz jest kolorowy. Pan zobaczy, profesorze. To niemożliwe. Pan sam zobaczy. Zaniesie pan to jutro do kapliczki na cmentarzu. Dobrze. Bringen Sie diese Personen an und machen mir frische Kaffee, bitte. Ja, bitte. Dankeschön. Ja.
Ich habe einen Termin mit Hauptmann. Warte, das ist mal. Finde diese Person. Ja. Und auch diese Gerät. Mikrofilm. A to jest lampa z urządzenia, które pan przywiózł. Dziwnie mała jak na lampę radiową. To pomoże zakończyć tą piekielną wojnę. I na to właśnie czeka Londyn. Myśli pan, że Abwera wie o naszym odkryciu? Wiedzą, co im zabraliśmy i może już zaczęli tego szukać. Musi pan to wywieźć z Płocka jak najszybciej. Przekaże pan to wszystko zawiadowcy stacji w Kutnie. Nazywa się Józef Skierski. Przed świtem rybak będzie czekał przy cegielni. Przewiezie was łódką na drugą stronę Wisły, a dalej już do Łącka przez las przejdziecie. Na mnie już pora. Życzę powodzenia.
Jestem od Wojtka. Rzeka spokojna? Spokojna, ale musimy się śpieszyć. Za godzinę będzie niebieski patrol. To sobie kurcik pośpi. A jak się obudzi? To mu jeszcze dołożę parę kropel. Za tatusia, za mamusię. I za Adolfa. I za Adolfa. Z rodziną.
Powiedz mi, czy to wszystko warte z zachodu? Słuchaj. Profesor wymontował z urządzenia taką lampę. Zobacz. Nie może to wpaść w ich ręce z powrotem. Panowie, zbierajcie się. Do stacji zostało pół godziny. Tak jest. Dobra. Kom, kafe. Thank you.
Fischera! Wieder dir das Wort! Ich mache ihn fest! Gdzie reszta? Ocenili Niemców. Jak się czujesz? Myślę, że będę mógł iść. Jaka sytuacja? Jeden szkop z karabinem. Dobra. Zdejmiesz go? Bez problemu. Ty tu siedź, a zaraz wrócę. Thank you.
Nobel Courier. A, hajsa, kurwa. Guten Tag, Herr Scharführer. Na, was sagen Sie? Sie haben einen Kurier verpasst. Welcher Kurier? Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, ich glaube schon in Laut. Aber ich habe ihn angeschossen. Ist er verletzt? Gehen Sie dorthin zurück, Verstanden? Jawohl!